Mam na imię Tomek, jakby ktoś nie wiedział. Wiecie, w piątek byłem na ewangelizacji i przyszedł i rozmawiałem z takim człowiekiem i on zadał mi takie pytanie, dlaczego Bóg zasadził to drzewo poznania dobra i zła w tym ogrodzie. I to jest kolejna osoba, która już to pytanie mi zadaje. Ja znam odpowiedź na to pytanie. Ja widzę, jak ci ludzie się otwierają w ogóle, jak zmieniają ten stosunek do Boga, jak to takie kłamstwo diabelskie odchodzi od nich i oni naprawdę zupełnie zmieniają później tą formę rozmowy. I mówię do niego tak. Tam w ogrodzie było dużo drzew. I wszystkie były dobre. Amen. To drzewo, które było drzewem poznania i zła, ono było na samym środku ogrodu. I ono było dobre. I dlaczego? Ponieważ Bóg powiedział, że ja tworzę drzewa, różnorakie drzewa, i one są dobre. Adam był dobry, Ewa była dobra, wszystko było dobre. I poznanie dobra i zła przyszło do tego drzewa. Ja bym mógł sobie wybrać inne drzewo. Mógł wybrać drzewo w rogu ogrodu. Wtedy Bóg by powiedział, nie zbliżajcie się do rogu ogrodu, bo to nie drzewo było problemem. Problemem był duch. I poznanie dobra i zła. No jak poznanie dobra? Przecież oni żyli w dobrobycie Bożym. Wszystko było dobre wokół nich. Diabeł przyniósł to poznanie dobrej strony grzechu. Ewa jak zjadła ten owoc, to powiedziała, on jest słodki i nie umarłam. To jest taka pozorna dobroć grzechu. A złoto, wiadomo, to są... Później nagle okazało się, że dużo rzeczy nie wychodzi i są problemy. I ja bym to tak nie nazwał. Ja bym to nazwał jakimś drzewem wtopy czy coś takiego. To bardziej określa w ogóle, o co chodziło. Natomiast jest jeszcze jedno drzewo. Drzewo, które wyrosło na Golgocie. I ono rodzi owoce. Można zjeść z tego drzewa i żyć na wieki. Można zostać uzdrowionym, uwolnionym. I to jest drzewo, z którego warto jeść. Amen. Amen.